Okej, okay, no to nic, na razie będziemy starały się odgruzować te wasze narządy. A teraz tak, co robi woda z octem? Woda z octem jest fenomenalna, dlatego że w prosty sposób rozrzedza krew. Ale mało kto wie, właściwie to niewiele osób, lekarz nie powie, że większość problemów wynika z gęstej krwi. Wasze złe samopoczucie, spadek energii najczęściej zdarza się, czy ciężki poranny rozruch, tak zwany, zdarza się tym, którzy mają gęstą, zanieczyszczoną krew. Co zrobić, żeby się lepiej poczuć z rana? Z rana, tak, może być, lub ja już mam taki stary, sprawdzony sposób, polecam każdemu i u każdego zmienia totalnie życie, od pierwszego zażycia. Wieczorem stawiamy przy łóżku szklankę wody z octem. Przykrywamy rano, zanim położymy nogi na podłogę. Pierwsze co, wypijamy szklankę. Jeszcze można być w półśnie. Co się dzieje z organizmem? Wierzę twoją często, bo na 3 razy 4 stoły. Dzięki. No, ale to naprawdę, to 2 szklanki, proszę. Ja to i litrę mogę z rana wypić. A dobrze jest dodać miodu, tak? Można też pomaga, można, ale... Ale słyszałam, że właśnie miód wieczorem przylepi się zasypia. Ale nie dla cukrzyka. No to pytanie, które cukrzyk? No to tak użyć. Więc to z tym, na razie, z tym miodem zaczekajmy, jak się nam porządnie oczyszczą organizmy, dobrze? Tak od miesiąca już miodu nie łykamy. Bo byłyśmy miesiąc temu, mamy, kupujemy miód. Ja mówię, nie oczyszczamy się. Dobrze, dobrze, bo żeby się skutecznie szybko oczyścić, to trzeba naprawdę drastycznie wyeliminować wszystko, co mogłoby skarmić drożdże, grzyby i wszystkie nasze pasożyty. A że jesteśmy ciągle narażeni, to jest fakt. Więc co robimy, żeby już nie pozwalać na kolejne? Dbamy o dobre zakwaszenie żołądka. Dobre zakwaszenie żołądka to jest picie tej wody z octem. Jeżeli ktoś ma problem z żołądkiem i nie może, bo go piecze, wyleczyć ten żołądek, to są naprawdę 3 dni diety len rozgotowany, śluzówka, żeby się ładnie zagoić, żeby powyleczać różne problemy w żołądeczku, potrzebuje tylko 3 dni. Kto nie wytrzyma na lnie gotowanym? Taki kisiel z dodatkiem soku z żurawin, czy jakiegokolwiek z jagód. Pijemy sobie, mielimy na świeżo len, rozgotowujemy minutkę, dwie i ten kisiel wypijamy, dosłownie. I to nam w ciągu 3 dni potrafi zaleczyć. Żeby jakby tam było coś poważniejszego, równolegle można pić propolis. Polecam, naprawdę propolis potrafi wyleczyć żołądek z najgorszych stanów zapalnych bardzo szybko. Z tym, że ten propolis załagodzi nam i później go kontynuujemy. Rezygnujemy już z tej, po 3 dniach rezygnujemy z diety. Wprowadzamy pomalutku ocet jabłkowy. Zaczynamy od małych ilości, bo żeby nie było szoku, czyli do szklanki wody dajemy najpierw malutkie pół łyżeczki, potem za ileś godzin łyżeczkę i tak dalej. Zwiększamy dawkę, żeby nie podrażnić tego dopiero co wyleczonego. Czy jak ktoś ma kłopot, to no. Ty masz. Nie z żołądkiem. Już ją piecze. A to nie żołądek. A to jedno i drugie wszystko razem. Okej, okay. Zróbmy tak, bo jeżeli ta śledziona dokucza, tak? Mocno? To trzeba zrobić, nie, bo to przede wszystkim ważne, jeżeli jest jakiś zastój, trzeba zrobić jedną rzecz. Proszę się tak, ja proponuję w ogóle dziewczyny, wstańcie, ja wam pokażę takie fajne ćwiczenie na to, żeby ruszyć, jeżeli są jakiekolwiek zastoje. Ja mam zawsze najciekawsze, że jak staję, to od razu, o, biodra muszę strzelić, jak nie strzelam, to... Krzywa jest. Okej, okay, to teraz tak, każdemu się to przyda, ważne, chcecie być zdrowe? Kłaniajcie się, kłaniajcie się często, czyli róbcie skłony na maksa, każda w miarę swoich możliwości, ale starajcie się dotknąć zawsze na końcu rękami, dłońmi do ziemi, więc powolutku. Tak, to wiadomo, że trzeba się rozruszać, no to jest ważne,
Zacznijmy od tego, jak już rozruch robimy, to wiadomo, najlepiej od góry, łebek, szyjka, jedną, drugą stronę kręcimy, ramiona, jedną, drugą. O, czujecie, jak to wszystko tutaj zastałe, czujecie? O, fajnie. A, no to tym bardziej. No to teraz po, tak każda intuicyjnie, to co czuje, co, gdzie ma jakiś zastój, cokolwiek. O, ach, ale fajnie teraz, co lepiej. A teraz dochodzimy tutaj, no bo teraz to też jest ważne, tak, żeby sobie tutaj trochę o, trochę energii. O, takie, słuchajcie, dokładnie, warto. Więc tutaj trochę mocniej, niech to idzie stąd. Pamiętajcie. Fajnie. O, i teraz przechodzimy tutaj do tych bebechów, które ciebie trochę dokuczają tobie, tak? Więc proste ćwiczenie, bardzo proste. Ja to nazywam pływający za kroniec po wodzie. Spróbują w tą stronę, nogi idą w inną, a głowa jeszcze inną, więc starajcie się rozbujać to ciało, żeby ten kręgosłup na wszystkich swoich kręgach. Bardzo dobrze, bo mięśnie brzucha są bardzo ważne, najważniejsze, bo to one utrzymują wam ten kręgosłup. Mięśnie brzucha są nieśmiałe, schowane. Bo trzeba je trenować. Nawet słuchajcie, trenowanie mięśni brzucha jest tak proste i można to robić, wyrabiając sobie pewien fajny nawyk. Trenować mięsień, taki bardzo ważny dla kobiet, tutaj w dolnej części brzucha, jak ciągniecie brzuch, to powinnyście go wyczuć. Tutaj w szczuplutka jesteś. Dobre. Więc ten mięsień brzucha można trenować oddychając, tylko trzeba sobie najpierw ten nawyk sobie wyrobić. Ale jak sobie go ładnie wytrenujecie, żeby on zawsze trzymał te dolne narządy w miednicy, to nie będzie żadnych problemów z nietrzymaniem moczu, po pierwsze. To jest ważne dla kobiet. To jest dokładnie, ten mięsień pomaga utrzymać wszystko w dobrym... Teraz tak, a najlepiej mieć świadomość tego mięśnia i go chodząc trenować. Czujecie? Ja czytałam, że kobiety robią ciasto, to powinny tu wyrabiać, a tu ściskać. Dokładnie, możecie to robić, nikt nie musi wiedzieć, że wy sobie trenujecie mięsień ten najważniejszy. A wtedy się ściska, bo śladki czy pół? A to w ogóle, nie, no tutaj skup się na tym dolnym. No i bardzo dobrze. Więc ten mięsień trenujcie, pamiętajcie o tym, on jest dla was najważniejszy i dbajcie o niego, niech będzie dla was tak taki prosty nawyk jak oddychanie. Cały czas to starajcie się robić. A teraz wracając do jeżeli już kogoś dopadła po prostu skurcz śledziony lub jakikolwiek wątroba, jest jakiś zastój, to po pierwsze można zrobić korkociąg tak zwany, czyli przekręcić się, kładziemy, o, jedną rękę kładziemy na nerkach, drugą staramy się na tym narządzie i przekręcamy się wzdłuż kręgosłupa maksymalnie w jedną stronę, ale co jest ważne, przekręcacie się tak, żeby wasze oczy również szły w kierunku, w którym się chcecie. Znaczy staramy się kręgosłup trzymać w pionie, ale przekręcajcie się, żeby poczuć to skutecznie, to pamiętajcie, oczy muszą na maksa starać się, tak jakbyś chciała zobaczyć tutaj mnie, o, po pierwsze, i drugie, staraj się połknąć język w tym samym momencie, odczujesz różnicę, po prostu napinasz sobie, czujesz? Tak, czujesz mocniej, ciągnie? Mocniej, prawda? Ważne, oczy idą w tym kierunku, w którym chcecie się odwrócić, żeby to skutecznie pociągnąć, te wszystkie, Andrzej będzie o tym mówił więcej, bo on się na tym zna, ja tylko wiem, co pomaga. Jeżeli macie problem z zastojem, trzeba to uruchomić. Trzeba po prostu odblokować te rureczki, które się gdzieś tam... Ale to wszystko jest związane. Limfa jest ściśle związana z tym, co się dzieje w śledzionie.
I dlatego ważne, jeżeli cokolwiek zaczyna się, to nie siedzimy i nie czekamy, że będzie gorzej, tylko natychmiast staramy się odblokować. Cała jedna noga? Tak, do kolana najbardziej, ale ciągnie. I cały czas ciągnie? Cały czas nie, no są przerwy. Mam pracę siedzącą, więc tutaj jeszcze chyba to dobija, bo tu jest cały czas ucisk na uda, tak? A jak mam wolne, to później to jest... To trzeba się po prostu starać, na pewno warto się starać rozruszać. Ja ostatnio zarzuciłam gimnastykę i to wtedy odczuwam gimnastykę. No właśnie, a jak już jesteście, bo teraz tak, to ty już wiesz, co robić. Nie siedź, jak cię znowu napadnie skurcz. Nie, ja robię embrion. No i zawsze, żeby odblokować ten zastój i żeby ruszyć, żeby tam energia popłynęła, cokolwiek tam jest. Pamiętajcie, jesteście złożone z takich rurek. Wszystko jest rurkami. Wiecie o tym, tak? Że naczynia krwionośne są rureczkami. Wszystko jest. I dokładnie tak. Jeżeli gdzieś następuje, coś się zatka, a trwa za długo, zakorkuje, trzeba to przepchać. A jak nie przepchacie w porę, problem narasta i potem są między innymi problemy neurologiczne lub jakikolwiek. To się da oczyścić, tylko to wymaga, jak się oczyścisz w całym organizmie, to i te problemy zapomnisz, nawet nie będziesz wiedziała za chwilę. Więc teraz, jak już mamy rozruszany organizm i bebechy, spróbujmy ten nasz cały organizm pokłonić nisko i taki skłon. Starajcie się, wiadomo, za pierwszym razem nie idzie tak dokładnie, ale powolutku sobie staramy się, wiadomo, ciągnie po nogach, tak? To znaczy lepiej dla... Słuchaj, może być, wiadomo, trudniej jest zrobić skłon, kiedy macie stopy razem. No. Ale to jest ważne. To jest jedno z takich ćwiczeń, które polecam, żeby utrzymać dobrą kondycję, żeby co jakiś czas się pokłonić nisko. Drugie, które wymaga co prawda położenia się, tutaj jest możliwość, to jest świeca, żeby zmienić położenie wszystkich naszych narządów z tego, co jest obciążone, żeby odciążyć. Świeca. Kiedyś się w szkole robiłeś. Niekoniecznie. Nie, pokażę wam tutaj. Nogi do góry. Będzie, ale to tak na przyszłość. Mówię, no. Będzie okazja, później w innych strojach się poprzebieramy. Ja już tu świecę też na głowie. Nie ma potrzeby. To się nazywa stanie na głowę, tak? To świeca. No i co lepiej, jak się tak rozruszałyście, prawda? Od razu lepiej. I co? Krew, kiedy jest krew rzadsza, rozrzedzona, szybciej sobie krąży. Mózg lepiej pracuje, dokładnie, nie ma, tak. I co? W tym momencie, kiedy macie coś tak prostego i tak cudownego, czyli wypicie szklanki rano, rozruch jest o wiele łatwiejszy. Wszystko idzie inaczej. Pamiętajcie, jest to najprostszy, problemy nagle zdrowotne znikają. Wiele osób po miesiącu picia nagle zapomina o swojej chorobie, bo większość chorób wynika z gęstej krwi. Naprawdę. Czyli oddawać krew regularnie. Nie. Czyli oczyścić organizm. Oczyszczać organizm, ale to oddawanie. Kobiety oddają krew regularnie. No i co 3 miesiące. Jak co 3 miesiące? Kobieta co 3 miesiące. Normalnie żyła pół litra, 10 czekolad. Serio? Nie. No honorowy dawca krwi. Jesteś honorowym dawcą krwi? No, powiem ci, niewiele znam takich osób. No, ale dobrze ci z tym. To najszybszy sposób schudnięcia po kilo od razu. Bo pół litra ściągają, po kilo mniej. No, trochę mam inną teorię, ale szanuję twój wybór. Co do oddawania, co do krwiodawstwa, może to jest temat nie na ten wykład. Dobrze. Co najlepsze na rozrzedzenie krwi z naturalnych? No, ocet. A jeszcze z ziółek, tak? No.
Wiecie co, natura ma tyle ziół, które pomagają poprawić jakość krwi, że w tej chwili aż myślę sobie, genialnym ziółkiem, które zbieramy na wiosnę, fantastycznym, jest śledzienica. Śledzienica poprawia parametry krwi. Ma ciupeńkie, żółciutkie kwiatuszki, które ja tym razem udało mi się nazbierać bardzo dużo. Oczywiście postawiłam z tego probiotyk, myślałam, że przed tym warsztatem już uda mi się go przywieźć, ale z probiotykami jest tak, że nieprzewidywalne są nastawy. Czasami się udaje zrobić go w ciągu tygodnia, dwóch, a czasami trzeba dłużej poczekać. Śledzienica jest to niepozorne ziółko rosnące na wiosnę. Rewelacyjnie oczyszcza, naprawia śledzione. Jeżeli uda się oczyścić śledzione, to co się dzieje? Oczyści nam się rewelacyjnie limfa, oczyści nam się rewelacyjnie krew. Jeżeli śledziona będzie normalnie pracowała, to można wyjść z bardzo poważnych problemów, dosłownie nowotworowych, bo dobra krew jest tym, co jest potrzebne do wzmocnienia organizmu. To jest podstawa. Ale byście chyba miały okazję, tak? Bo dziewczyny akurat były i udało się wam tą śledzienicę. Nie znalazłyśmy. Więc, ale słuchajcie, postarajcie się gdziekolwiek będziecie zdobyć tą śledzienicę. Same kwiaty? Nie, cała gałązeczka. To są takiej wielkości maciupeńkie kwiatuszki. Wystarczy 2-3 kwiatki wrzucić na szklankę. I napar z tego ma potężną moc. Jeżeli jest poważny problem, pijemy nawet 3 razy dziennie szklankę. Jeżeli już coś jest złego. A po prostu tak dla utrzymania zdrowia jedna szklaneczka raz na jakiś czas rewelacyjnie poprawia parametry. Jak ma świeżych, to suszone można kupić? No nie bardzo. Jeszcze mam, nazbierałam w tym roku, bo udało mi się, słuchajcie, znaleźć raj śledzienicowy. Naprawdę nazbierałam dużo i póki mam, to się dzielę. Także do probiotyków dodaję, ale nie przywiozłam z sobą, my jesteśmy w kontakcie. Więc następny fajny ziołowy produkt, który... Proszę? Jak jej się wyleczy śledziona, to umysł też? Jest nadzieja. To jest... Ona czasami taka złośliwa jest. Jak ty się z cukrzycy wyleczysz, będziesz innym człowiekiem. Już nie będę taka słodka. Dobre. Ale wiecie, że niektórzy to lubią swoje choroby, to też jest... A nie, ja nie lubię. My nie przywiązujemy się. Nie. Bo czasami nie czują... My wolimy narzekać na nadmiar pieniędzy niż na choroby. Bardzo dobrze. Więc teraz wracając do tego. Widziałam, że już podziałała, tak? Probiotyk, nalewka, coś tam dziewczyny... Pomogło wam się poczyścić, tak? Tak? Ale czujecie... Dobrze. Więc wracając do tej całej naszej, czyli tematu naszego obudź swoją naturalną odporność. Czyli zaczynamy od szklanki wody z octem. Tak. To jest... Jeden z prostych myków, żeby dobrze się z rana czuć. Kolejny. A jeszcze ja zapytam, bo ja zaczęłam się odżywiać według grup krwi, według mojej grupy krwi nie powinnam w ogóle pić octu jabłkowego. Jaki? Jaka grupa? Zero, taka słona na wszystkie do tego, to jest najlepsze. Pierwszy słyszę. Naprawdę. Ale może nie przywiązujmy się zbytnio, jeżeli ci to służy, próbowałaś, smakuje, tak czy nie? Piłam przed posiłkami, takie miałam okresy, że piłam wodę z octem przed posiłkami. No i? Nie szkodziło mi, nie czułam. To jest ważne. Nie dajmy się gdzieś tam zaszufladkować, bo ktoś tam coś powiedział, każdy jest inny i naprawdę tak wiele rzeczy nas, każdego z osobna, różnimy się tak wieloma, więc
jeżeli ktoś napisał, podzielił na grupy krwi i dla każdego przeznaczył jakieś tam menu, to byłoby chore, gdybyśmy się trzymali. Słuchajmy przede wszystkim naszego serca. Tak, bo ktoś mi powiedział według grupy krwi AB, że nie powinna mięsa. Ja mówię, ja się urodziłam, żeby jeść mięso. Ja naprawdę od dziecka uwielbiam mięso. Kiełbasa to o! I pamiętam i do dziś, no jak mam, oni mówią, że nie, węglowodany. Ja mówię, ja lubię, ale mięso bardziej. No i co, i co? No i mięso. I jeżeli lubisz, to nie próbuj siebie zmuszać do zmiany. Chyba, że, bo jeżeli to bardzo lubisz i czujesz, to rób to, co. Jeżeli służy organizmowi, tak? Służy ci to. Lubię to, ja lubię słodycze, mogę to nami jeść, ale czy to mi służy? Okej, okay, ale nie? Jeżeli, dobrze, no teraz no. Pytanie. Lubisz, dobrze się po tym czujesz? I nie szkodzi ci, tak? Jeżeli, bo teraz to myślę każdemu, nie? Ważne, jeżeli ktoś, są różne metody oczyszczania organizmu, dieta keto jest jedną z dróg do... Ona była na diecie keto, tak się zablokowała, że plus 10 kilo. Jelita całkiem zablokowały. Ojej. No, odkleiło jelita i... Każdy z nas jest inny, nie? No. Chociaż czułam się dobrze. Czuła się dobrze, ale wcale ani z wagi nie zeszło, jak mówili, ani tego. I wcale ale tak ani dokładnie wyliczono wszystko miałeś. No, to też nie jest takie proste. Ja tam znaczy dokładnie wszystkiego na wagę nie wrzucałam. Więc. Oni strasznie tam dużo mówią tłuszczu, a mnie tu od razu bok bolał, ja nie mogłam. Czego nie masz? Śledziany. Nie, woreczka żółciowego. Ojej, no jak ktoś nie ma woreczka żółciowego, to jak, słuchajcie, można go, jak on sobie, ten organizm, ma radzić z dużą ilością tłuszczu? No ja nie, właśnie dlatego nie na keto, ja nie, no, ja nie mogę tłuszczu, ja się źle czuję. Ale mięsko tak, jakiś, to tak. No jeżeli ktoś już nie ma tego woreczka, no, bo lekarze go wycięli, bo ja uważam, że... Rozpędzą. Na drugi dzień przyszli i mówi, tniemy. I tak źle się czułam, już tak źle wszystko od 4 dni zwracałam, nic już nie przyjmowałam, że ja tak ledwo żyłam. No to się zgodziłam na operację. No dzisiaj by się pani nie zgodziła. Tak. Proszę? Dzisiaj już byś się nie zgodziła, nie? No dzisiaj nie, świadomo tego. Dzisiaj już mamy numer do pani Ewy i wydała radę. No. To znaczy, na pewno by to się nie przydarzyło, gdyby wcześniej zastosowano dobre probiotyki i dobre ziółka. Tak? Najczęściej, z moich obserwacji, to co dzieje się w woreczku żółciowym, to są pasożyty. Lamblia niszczy i przywra. Lamblia, przywra. Traktujemy te gady, oprócz tego, że zmieniamy, bo żeby się pozbyć skutecznie jakiegokolwiek pasożyta, trzeba zamknąć żarełko, tak, dostęp do żarełka. To jest podstawa. Żywią się cukrem, odcinamy. Przez tydzień totalnie, drastycznie zmieniamy dietę. I teraz tak, co zrobić, żeby przetrwać tydzień, nie umrzeć z głodu, jednocześnie wyleczyć. Bardzo, tak, diety są ważne, diety pomagają, diety, czyli głodówki, przynajmniej ta, bo różne są głodówki, różne są filozofie, nie każdemu jest dane przeżyć głodówkę 7-dniową, nie każdemu polecam, naprawdę. Nie każdy może, jeden może sobie bardziej zaszkodzić, niż pożytek mieć z tego, więc... Jak czuję głód, to mi się wszystko trzęsie. Ja ojej, to jest nie do... Tak, to jest inaczej. Ale żeby nie zubożyć organizmu, jest produkt genialny, prosty. Jest to olej lniany, który jest lekarstwem. Odżywia nas genialnie, regeneruje miąższ wątrowy, odżywia mózg, jest potrzebny, bo tłuszcz, jeżeli rezygnujemy z cukru, z węglowodanów, to trzeba organizmowi dostarczyć jakieś dobre paliwo. I tutaj wchodzimy z czym? Z dobrym tłuszczem.
ale olej lniany też są różne. Na rynku mamy dużo z liskiem ekologicznym, ale wierzcie mi, że nie mamy pewności, czy ten len nie został strącony, osuszony Roundupem, glifosatem. I cała wtedy nasza kuracja idzie w niwecz, wręcz zatruwamy się. Zobaczcie, jechałyście tutaj, widziałyście pola rzepaku. Kiedyś nasze polskie pola były kolorowe, był len, były konopie, był... Modry ten, jak to był? Habry, maki. Było tego pełno, a teraz nie wolno uprawiać konopi. Maki mają opium. Tak, straszne paskudztwo, nie? Więc, ale najbardziej ubolewam, że nie mamy lnu. Len i konopie to materiały, słuchajcie, z których możemy robić wszystko. Pamiętacie czasy, kiedy Polska była błękitna wiosną i latem? W 70-tych pracowałam w fabryce Nici Odra Nowa Sól i mieliśmy cały dział lnu i konopi robiliśmy. Dokładnie. Tak. I co z tego było? Materiały, liny, lekarstwa, podłogi. Przede wszystkim worki produkowały. Te worki do transportu. To niezniszczalne. No, konopne jutro. Niezniszczalne. Słuchajcie, to co jest zrobione z konopi, to jest nie do zniszczenia. Tak samo tkaniny lniane. Ja muszę się pochwalić. Koleżanka mi zrobiła suknię z prawdziwego lnu. Proponuję dotknąć. Tak wygląda. Prawdziwy, ja stary. Ja mam do czynienia z prawdziwym lnem, to ja mówię, jestem włókiennikiem. To ty wiesz, co to za moc. Takie suknie przekazywane były z pokolenia na pokolenie. Nie do zdarcia. I tak samo konopie. Ja mam prawie 40-letnie ścierki kuchenne, które dostanę w ślub. I do tej pory są. I są coraz bielsze, coraz fajniejsze. To ja wam coś pokażę tutaj. Koleżanka robi genialne woreczki. Z prawdziwego lnu, zobaczcie, gdybyście były zainteresowane, jest wizytówka, ja proszę, haftowane, gdybyście były, jeszcze jedna. No tutaj ja przechowuję właśnie tego typu przyprawy, bo oczywiście jak to każda zielarka, jak coś gotuje, to robię, tam nie ma w środku ziół, tam są na razie wypchane. Tak, słuchajcie. Stare płótno, pamiętam, to było najtańsze płótno, to było lniane. Tak. Wyszywało się na tym... Na pracach ręcznych trenowałyśmy w szkołach, były fajne czasy, było błękitno na polach, była bioróżnorodność. A w tej chwili, jeżeli chodzi o kontakt z dziewczyną, która robi, haftuje i robi piękne rzeczy, jest to Galeria Makatka, naprawdę polecam, bo robi po prostu coś przewspaniałego. Proszę, weźcie sobie, jeżeli tutaj. Ach. Dzięki. Co to jest? Jaworze? Tak, to jest pod Bielskiem. Więc jeżeli chodzi o, wracając do tego, o czym zaczęłyśmy mówić. Że była bioróżnorodność na polach. Mówimy o oleju lnianym. Teraz dostać dobry len, z którego wytłoczymy dobry olej, to graniczy z cudem. Dlatego znowu skieruję was do etycznych rolników, do Jarka, do kilku rolników na terenie Polski, którzy rzeczywiście mają produkty etyczne i taki len, i taki olej lniany będzie lekarstwem. Więc to ważne, ale chciałam wam zwrócić na jedną rzecz uwagę. Jechałyście tutaj, widziałyście pola pełne żółtego rzepaku. Ten rzepak za chwilę przekwitnie i będzie dojrzewał. Żeby go zebrać i nie mieć dużo strat, a tego jest ogrom, mają zakontraktowany odbiór przez duże firmy produkujące olej. Co się dzieje? Spryskuje się nagminnie glifosatem, bo rolnikom wmówiono, że to jest bezpieczne, że to można pić i niestety i dzieje się coś strasznego. Ludzie spożywają oleje wyprodukowane z nasion, które zostały osuszone glifosatem. Tragedia. A potem olej rafinowany.
Dokładnie. I teraz tego spożywa się dużo. No, to jest osobny temat. Unikajcie picia olejów, jeżeli nie macie pewności, że są z naprawdę dobrego źródła. Jeżeli nie macie dostępu do prawdziwych nasion, unikajcie, bo cała praca może pójść w niwecz. Naprawiacie jelita, robicie sobie diety, staracie się wyleczyć, a wystarczy jeden grzech, błąd, ktoś wam poda coś, co jest no, zatrute glifosatem i cała praca idzie w niwecz. Więc wracając do odporności, to dieta, bo skończyłyśmy na oleju lnianym, który pomaga jakby przetrwać ten trudny okres, kiedy zaczynamy dietę oczyszczającą. Więc nie każdy wytrzyma tydzień głodówki, nie polecam, ale każdy wytrzyma na przykład na dobrych kiszonkach z odpowiednią ilością dobrego oleju lnianego. Naprawdę ta dieta jest bezpieczna, skuteczna, przerobiona po wielokroć na moich znajomych. Nawet ciekawostkę zobaczmy. Mama jakie normalnie kiszonki z kapusty, to się odbijało, tak? Ale jak zalałyśmy olejem, no co prawda nie lnianym, ale po prostu olejem, to od razu przyjemnie i zero reakcji. Dokładnie. I tutaj nawet jeżeli ten woreczek został wycięty, to ta dieta jest dla ciebie lekkostrawna. Da się to wszystko przetrawić i da się to, żeby naprawić tamto, co się dzieje w jelitach, no trzeba sobie raz na jakiś czas zrobić to odgruzowanie. Do odgruzowania organizmu, do odgruzowania jelit, ja też polecam taką fajną, prostą metodę. Macie to opisane na ulotkach, będziecie miały materiały po warsztatach, gdzie podaję proste przepisy, między innymi jak zrobić ocet jabłkowy, który powinno się robić na własnym parapecie, z własnych dobrych jabłuszek najlepiej, jak ktoś ma, a jak nie ma, to trudno, ale żeby był własny. Do tego ocet to wiadomo i jeszcze oprócz tego na ulotce, na tych materiałach znajdziecie przepis, jak odgruzować sobie jelito skutecznie raz na jakiś czas, żeby pozbyć się złogów, pozbyć się pasożytów, nie zabijając ich. Goździk. Goździk jest to taki produkt, co prawda nie nasz, ale goździk jest to coś, co ja stosuję w mieszankach odgruzowujących jelita. Do takiej mieszanki potrzebujecie goździka, czarnuszki i nasion lnu. Te trzy składniki wystarczą, żeby spokojnie odgruzować. Jak nabyć goździk, żeby mieć gwarancję, że on nie był siarkowany i w ogóle taki... No nie masz. No nie mamy. No jedyne co, to staramy się... Jaka powinna być reakcja organizmu przy tej mieszance? No, różne są reakcje. U jednego przeczyści natychmiast, u jednego jest zaparcie i wtedy polecam lewatywę, bo ta mieszanka powoduje, stosujemy ją przez 3 dni z rzędu, powoduje, że to, co tam gdzieś nam zalega, zostaje, szczególnie mówimy o jakichś pasożytach, różnego rodzaju siedzących, wielitach, różnych częściach. Chcemy się tego pozbyć, więc musimy zastosować coś porządnego, ostrego. Goździk tutaj się sprawdza. Jak bardzo się sprawdza, to ja przywiozłam z sobą coś fajnego z samych goździków, który dam wam spróbować najpierw. A jeżeli chodzi o mieszankę, bo tutaj rozumiem, że dziewczyna próbowała i jak poszło? Chyba nie czułyśmy żadnego efektu. Nie? Mama od razu na toaletę leciała? Ja tak. Znaczy mama po większości rzeczy od razu. Ale co? Ale tak? Różnicy nie ma. No nie ma. Różne są reakcje. U jednych jest zatwardzenie, może być zablokowanie nawet, bo tam się zbije, jeżeli jest... Po tej mieszance, len, goździk i czarnuszka. Ja to nazywam mieszanka odgruzowująca. Nie, tutaj robię na moim oczywiście winku, bo wina robię w efekcie tego, że mam dużo owoców, więc coś z tego robię, ale nie pijemy alkoholu, tylko przerabiamy to na lekarstwo. Proponuję najpierw powąchać. Ale pachnie. Dobrze, proszę. Grzane wino.
No. Ty to lubisz znane wino. Nie lubię cię. Nie? A ja wiem, kto nie lubi. Pasożyty. Jak zobaczymy. Robią grzańca czy coś, ja mówię, to nie dla mnie. Dzięki. To jest mocne. Przestrzegam bardzo. To potrzymać w ustach, dobrze? Popatrz, ile mam kosików, chcesz? Można pożyć te goździki. Ja wiem, że na ból zębów dobre. I tam na tej uloteczce tam jest... Ojoj, nie wypić tego, bo to... To działa paraliżująco na pasożyty. Dlatego jest to bardzo skuteczny. A jak połknąć goździk, to co złego się stanie? Przegryź najlepiej. Przegryź i połknąć? Mocny. Na zdrowie. Przegryź goździka i połknąć go? Pożuć najlepiej. Słuchajcie, jak działa... Dobre, smaczne, bo to jest na dobrym winku, no. Na winku? Bez miodu? Ja nie pamiętam, bo ja po prostu robię takie, proponuję jakikolwiek alkohol, bo coś musi wyekstrahować i przetrzymać. Czyli na normalne winie zrobić z tym goździkiem? Można, bo tu chodzi o to, żeby gdzieś ten... Słuchajcie, zobaczcie ile goździka, trochę wam wylałam. Goździka z reguły dajemy dużo, bo chodzi o to, żeby nabrało to mocy. Taka naleweczka stoi sobie z pół roku w ciemnym miejscu spokojnie, co jakiś czas możemy ją potrząsnąć. Jest mocne, czujecie ten paraliżujący... Czujecie? Pychota. Pychota, cieszę się. Od goździka. Dokładnie, drętwieje. Tak to zadziała na pasożyty. Nie wiem, to wszystko z nas będzie dzisiaj wychodzić? Nie, leżysz tam odrętwiała. No bo nie zabijamy. I co? No jakoś musi wyjść. Więc... Polecam dołem. Ale to o to chodzi. Zrobimy wszystko, jak chcemy oczyścić organizm. Tak. O, jak pięknie. Oczyszcza się. Słuchajcie, chcemy oczyścić organizm. Można. Popatrz. Tylko ja bez goździków, bo tu jeszcze a mam. Trudno mi będzie bez goździków wlać, ale staram się. To może tutaj jest goździk. Ja to wszystko wciągnę. Tak. Bo mi już zdrętwiał język. Po raz pierwszy mi goździk smakuje. Ja taką pastę używam do zębów. To może jeszcze, słuchajcie, doleję. No cóż, widzę, że wam się nastroje poprawiły. Porozciągałyśmy się, rurki nam się poodrobaczyły. Jeszcze? Ojoj! Ja mam na imię Ewa. A w ogóle możecie mi mówić Ewa.